Kierowcy się nad tym nie zastanawiają, po prostu podjeżdżają, tankują, płacą i odjeżdżają. Okazuje się jednak, że zimą, latem i w tak zwanym okresie przejściowym tankujemy paliwo o różnych właściwościach. Wszystkie paliwa produkowane przez rafinerię Orlenu spełniają określone normy, więc nie ma obaw. To tylko w ramach ciekawostki. W przypadku benzyn kluczowe jest przejście pomiędzy okresem zimowym a letnim. I wtedy zmieniają się właściwości lotnościowe takiego paliwa. Zimą benzyna musi charakteryzować się większą lotnością, a latem mniejszą. Zbyt duża lotność mogłaby doprowadzić do zatykania się przewodów paliwowych. Warto pamiętać o tych okresowych wymianach sezonowych paliwa. Natomiast producenci paliw zobligowani są do dostarczenia na stację paliw o wymaganiach jakościowych dla danego sezonu. Czyli teraz jak mamy okres przejściowy w przypadku benzyn i olejów napędowych, to w przypadku benzyn to jest okres od 1 marca do 30 kwietnia. Okres letni zaczyna się od 1 maja do 30 września. Uspokajamy. Nagła zmiana temperatury nie spowoduje zagrożenia, że nasze auto nie ruszy. Kierowcom, którzy rzadko korzystają ze swoich pojazdów, zaleca się jednak zużycie zimowego paliwa przed zatankowaniem tego przejściowego czy letniego.